po szwedzku wygląda w ten sposób. A jest to zdjęcie z restauracji w dzielnicy Södermalm, przy którym brałem udział, bo robiliśmy je wspólnie. No i chcieliśmy znaleźć jakiś dobry obraz tego estetyki Lubiewa i uważaliśmy, że ten czarno-białe zdjęcie zestawione z tą czcionką będzie bardzo dobrym właśnie sygnałem estetycznym, jeżeli chodzi o tą powieść. Chciałem tylko króciutko powiedzieć coś o tym, czym dla mnie Lubiewo jest, dlatego że mam absolutnie tutaj taką sytuację, gdzie ja się bardzo przyjaźnię z Michałem, ale przyjaźnię się dzięki tej powieści. Razem z Karolem Radziszewskim wydawaliśmy takie pismo w Warszawie wtedy, które się nazywało Dick Fagazin i właśnie jak Lubiewo się ukazało w Haarcie, było dla nas troszeczkę ewenementem i bardzo szybko się skontaktowaliśmy z Michałem i Michał jeszcze zanim stał się tą osobą publiczną, którą później stał się w Polsce, zaczął dla nas pisać dziennik z tego przejścia swojego z osoby prywatnej do osoby publicznej, który nazwał Lance Macabre. I od tej pory jesteśmy w zasadzie cały czas w jakiejś takiej bliskiej relacji przyjacielskiej, więc dla mnie wchodzenie w świat Lubiewa, jak później wszedłem w Lubiewo, żeby je tłumaczyć, to tłumaczyłem z szóstego, albo ja na ogół mówię, że to było wydanie 6,5. Ta powieść jest naprawdę ewenementem, czego polskie literaturoznawstwo jeszcze nie dostrzegło, która się naprawdę cały czas przeobraża i przeobraża się cały czas. Jest to naprawdę zestawienie tradycji ustnej, jest to naprawdę pedalski Decamerone. Anders odnosił się do tego czytania na głos. Lubiewo jest naprawdę opowieścią mówioną. To jest powrót do narracji mówionej. To, co robiły cioty na pikiecie we Wrocławiu, to było zabijanie czasu. Lubiewo, pierwsza część Lubiewa, ta, która odbywa się we Wrocławiu, jest przede wszystkim kroniką nudy. Jest kroniką siedzenia w absolutnym minimalizmie ławki, torby, bimbru, krzaków, błota, złej pogody, wielkich nadziei i nudy. I w tej nudzie te cioty zaczynają opowiadać sobie historię, one powtarzają historię, one są przekazywane, są cały czas polepszane. Jest to absolutnie tak, jak na przykład nie wiem, gawędziarze w północnej Afryce, którzy udoskonalają cały czas swoje anegdoty, swoje bajki, swoje opowieści na rzecz słuchaczy. I w ten sposób właśnie te opowieści, na których Lubiewo się opiera, powstały. I Michał jest kolejnym głosem tych opowieści. On jest kolejną formą tych opowieści, dlatego też zrobił tych wydań sporo. I one się cały czas zmieniały. On w momencie, kiedy mieli razem z Piotrem Gruszczyńskim robić wersję sceniczną Lubiewa, Piotr Gruszczyński zasugerował pojawienie się UFO na plaży w Lubiewie i to UFO zostało później wprowadzone bodajże do czwartego wydania. I one po prostu zmieniło całe czwarte, bo w czwartym wydaniu wylądowało UFO, którego w trzecim wydaniu nie było. I raptem cioty na plaży w Lubiewie musiały się ustosunkować do tego UFO, które się pojawiło. I naprawdę jest to wielkie przeoczenie polskiego literaturoznawstwa, że nie doceniają naprawdę charakteru zmiennego tej powieści. Patrząc z boku, oczywiście z zewnątrz, jest to też przede wszystkim najważniejsza dotychczas narracja w Polsce o przełomie systemowym. Jest to jedyna narracja, która potrafiła pokazać na wielopoziomowym, na wielu planach, czym zmiana systemowa w Polsce tak naprawdę była. Że zmiana systemowa była pojawieniem się równoległych paradygmatów, coś, co w ogóle w filozofii jest niemożliwe. Paradygmaty nie powinno być możliwe wyjście z jednego paradygmatu i wejście w drugi paradygmat, ale właśnie dokładnie to próbuje Lubiewo pokazać, że dwa paradygmaty potrafią ze sobą współistnieć. I tu jest paradygmat nasączony przed nowoczesnością, ale na wskroś nowoczesny PRL-u z ponowoczesnym paradygmatem zachodniego geja, który, bo Polska nie istnieje w próżni i w Polsce kwestie tożsamości, kwestie w jaki sposób patrzymy na siebie po 1989 roku nie zmieniły się
Polska nie miała swoich lat 60., później swoich lat 70., tylko Polska, która była zakonserwowana w pewnej pruderii i w pewnej przednowoczesności i nowoczesności, wkroczyła raptem, po prostu pękła bańka i te wszystkie warstwy na siebie się nałożyły. I to jest właśnie moim zdaniem najważniejsze, jak się podchodzi jako tłumacz do Lubiewa. Trzeba znaleźć, oczywiście w jakimś takim wymiarze bardzo praktycznym, trzeba znaleźć ten głos. Trzeba znaleźć głos i narratora, Michaśki, i trzeba znaleźć głos tych poszczególnych ciot, o których Michaśka opowiada i którym Michaśka jakby oddaje mikrofon. Bo ja cały czas widzę Lubiewo jako rodzaj słuchowiska. I ważne jest, żeby ten ton był odpowiednio przygięty. I od razu przed tłumaczem staje problem gramatycznej płci w języku polskim, której nie ma w języku szwedzkim. W szwedzkim nie mamy końcówek, które momentalnie nadają narracji płeć. Więc trzeba się zastanowić, ale to nie jest tak, że szwedzki język jest bez właśnie takich wyznaczników płci, tylko że one leżą dokładnie tak jak w angielskim w pewnym doborze słów i tutaj trzeba wkroczyć w socjologię języka. Niestety, jeżeli nie jest się tego świadomym, dla mnie było to bardzo ważne, żeby wkroczyć w socjologię języka, żeby zacząć wyłapywać właśnie słowa, zwroty naznaczone płciowością, takie, które są naznaczone kobiecością. Po to, żeby takiej transgresji płci w języku dokonać, która w polskim języku dokonuje się dosyć oczywiście i łatwo. W języku szwedzkim trzeba było to stworzyć, że tak powiem, może nie stworzyć, tylko trzeba było to po prostu wsłuchać się w tą różnicę mowy. Jeżeli chodzi o głos Michaśki, to cały czas oczywiście można z jednej strony słyszeć głos Michała, fizycznego autora, ale uważam, że to on się, nawet w audiobookach Michał ma trochę inny głos niż normalnie, kiedy opowiada, więc ja myślę, że Michaśka jest naprawdę takim alter ego, który ma własny głos. Proszę się właśnie przysłuchać na przykład audiobookom Lubiewa, że to jest, Michaśka jest postacią, która ma własny głos. I ten głos trzeba w jakiś sposób po szwedzku usłyszeć. W Szwecji mieliśmy ten problem, że tego typu zjawisko jak cioty pikietowe, które jest zjawiskiem, które istniało w całej Europie, ale u nas było zjawiskiem, które skończyło się w latach 60., 70. mniej więcej w tym czasie. W momencie, kiedy powstały kluby, bary, miejsce spotkań i jakby ta tradycja spotykania się w parku się zmieniła. Zmieniła się też na Zachodzie w ogóle tożsamość osób o praktykach homoseksualnych, które kiedyś, tutaj to jest dłuższy wywiad, ale znaczy wykład, ale, czy referat, ale ważne jest to, że w latach 60., 70. nastąpiła wielka zmiana w świecie zachodnim, postrzegania siebie i swojej tożsamości w relacji do praktyk seksualnych. I Lubiewo jest właśnie takim cudownym zestawieniem, jakby wyciąć 30 lat historii zachodniego świata i zestawić po prostu te dwie części, które zostają po jednej i po drugiej stronie ze sobą. Więc trzeba było to jakby w języku też zrobić. Ja nie znałem tych ciot szwedzkich z lat 60. Kilka osób znam z tamtych czasów, które mają zachowane jeszcze takie idiomy i takie maniery, ale bardzo niewiele. Dla mnie na szczęście szwedzka socjologia i antropologia zrobiła trochę badań na ten temat i są transkrypcje wywiadów z osobami, które opowiadają o tym, jak trafia nowy chłopak do parku, jak dostaje swoją ksywę żeńską, jak się odnoszą do niego inni mężczyźni itd., itd. I ja w tych wywiadach znalazłem idiomy, znalazłem sposoby języka, znalazłem takie rzeczy, które na przykład w polskim ciotowskim języku są bardzo ważne, jak proste baby mówią. To jest jakby, Michał by powiedział, że to jest kluczowe. Takie na przykład, że pójdę se do parku. O, takie se. To jest bardzo ważne u Michała. I jak oddać takie se? Oczywiście takie idiomy w języku szwedzkim, właśnie w takim przygiętym języku szwedzkim są i trzeba je po prostu historycznie w jakiś sposób znaleźć. Później, a chodziło mi o to, żeby naprawdę dokonać tego, co Michał robi w tym dziele, to znaczy nałożyć na siebie
te dwa światy, żeby to naprawdę było tak, bo gdzieś nawet jeżeli szwedzki czytelnik nie zna tego idiomu sam, czy nie spotkał się z nim, to myślę, że tak jak Anna Topczewska powiedziała, oddziałujemy też do jakiejś takiej nieświadomej wiedzy, którą mamy, jakiegoś osłyszenia, które może, znaczy osłuchania, którego może nawet nie uzmysłowiliśmy do końca, ale które gdzieś siedzi. Myślę, że czytelnik jest w stanie jakby to echo rozpoznać, echo tego idiomu. Bardzo ważne dla mnie było czytanie na głos. Na szczęście właśnie uczyłem się tłumaczenia Wandersza, więc dla mnie czytanie Lubiewa na głos było przede wszystkim głównym testem tego tekstu, dlatego że czy one w ogóle powinno tak naprawdę istnieć chyba tylko jako słuchowisko czy jako audiobook. Najciekawsze właśnie w tym wszystkim jest, że Michał się przeciwstawia i konwencji powieści pisanej, i konwencji tego, że jak powieść jest napisana, jest zakończona, i wszystkim konwencjom, które w Polsce są bardzo jednak hołdowane, związane z jakimś takim pojęciem o literaturze wysokiej. On albo nie chce, albo nie potrafi grać w tą grę autora literatury wysokiej. I w tym wszystkim naprawdę jest przewrotność tej twórczości jest na wszystkich poziomach. Tutaj nie ma, żadnego elementu wywiadów autora, formy, języka i tak dalej, który nie jest nacechowany tą przewrotnością. Wszystko jest przewrotne w zasadzie. I dlatego jest to wyzwanie i dlatego jest to też ciekawe. I ja uważam, że na słowo końcowe teraz, ja uważam, że geniusz Michała Witkowskiego polega na słuchaniu. I tego mu najbardziej zazdroszczę. Uważam, że obcując z nim w ogóle, jest umiejętność wcielania się i wsłuchiwania się w to, co jest Polska dzisiejsza, jest po prostu dla mnie jest fenomenem. Kiedy pojechaliśmy razem do Lichenia, zawsze chciałem, byłem w Licheniu raz bez niego, ale bardzo chciałem pojechać z nim do Lichenia, później Barbara Radziwiłłówna też się kończy w Licheniu, w końcu tam pod koniec Barbary Radziwiłłównej pojawia się Licheń i siedzieliśmy w Licheniu. Ja bym nigdy nie zrozumiał Lichenia bez Michała. Bo Michał siadał ze mną na ławce obok różnych pań i zaczął pytać, i co, i kiedy panie przyjechały, i aha, a ksiądz gadał w autokarze, czy dawał spać, aha. A kurczaki, z którego rożna jedliście kurczaki, aha. A w domu pielgrzyma to dobre są pierzyny, czy nie, tam łóżka jakie, jak to wygląda. I aha, i co później będzie, a później co, idziecie do świętego źródełka, czy idziecie na Golgotę, czy co. I z tego naprawdę powstaje, i to jest niesamowite, to jest taki dar reporterski, i to jest oczywiście parareportaż, czy tak jak mówiłem, ostatni głos oddający taką narrację, czy jeden z głosów oddających taką narrację mówioną, ale to jest właśnie przede wszystkim dar Michała, jest wyłapywanie sposobu mówienia. To w Barbarze Radziwiłłównej może jest najbardziej, dlatego tego nie da się przełożyć, czy przynajmniej ja jeszcze nie mam do tego klucza, że oddanie takiego idiomu polskiego, sposobu mówienia. On jest w tym naprawdę genialny i dla mnie Licheń po prostu za tego wszystkiego wydobył się jako coś bardzo ludzkiego i zrozumiałem, że te kobiety, które są przez swoje dzieci wykorzystywane do pilnowania psów, wnuków, domów, ogrodów, gotowania i tak dalej, nigdy by nie zostały puszczone do międzyzdrojów, tak jak cioty. Ale na pielgrzymkę babci nie odmówią. I jest to jedyny sposób wyrwania się od zlewo zmywaka. Naprawdę. Jeżeli się ja nie odbieram tym kobietom żadnych przeżyć religijnych, ale bo one absolutnie tam na pewno też są. Ale jest też potrzeba zobaczenia czegoś innego niż te cholerne wnuki i ten zlewo zmywak. I to jest ten Licheń, który jest złoty, który się błyszczy, który jest ogromny, który jest wspaniały, który pokazuje wielkość Polski. I to jest właśnie, tu właśnie jest klucz do całego Michała. I dlatego jako tłumacz trzeba się wsłuchać tak samo właśnie w te głosy. Jeżeli nie słyszę je na ulicy, to właśnie dzięki socjologii czy antropologii, dzięki tym zapisom można je w jakiś sposób do nich dotrzeć i trzeba się w nie wsłuchać. Dziękuję.